Źródło kreacji. Świadoma kreacja własnej rzeczywistości. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie. Witam was serdecznie wszystkich. W specjalnym wydaniu Źródła kreacji. Dedykowanym, jakby to rzec, wystarczająco unikatowym czy oryginalnym okolicznością, jakie możemy obserwować aktualnie wokół nas, czy to w Polsce, czy na świecie. Dosyć ciekawie się zrobiło, że tak powiem. I jest to jednocześnie wyjątkowo interesująca sytuacja w kontekście praktyki świadomej kreacji własnej rzeczywistości, w kontekście praktyki tak zwanego sekretu, jeżeli wolisz, prawa przyciągania, potęgi podświadomości. Postanowiłem nagrać ten krótki, tak przypuszczam, przynajmniej przypuszczam, odcinek, z uwagi właśnie na te okoliczności i na ich związek, kontekst sekretowy, prawo przyciąganiowy, kontekst w odniesieniu do świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Wiesz, przyświecała mi taka idea, jaka postawa mogłaby być, moim zdaniem, najbardziej sprzyjająca dzisiaj, jeżeli praktykujesz prawo przyciągania, praktykujesz sekret, jeżeli interesuje cię takie podejście do życia lub interesowało do tej pory i zastanawiasz się, może przeszła taka myśl, jaka postawa mogłaby być teraz najbardziej sprzyjająca. To jest to dzisiaj, ten odcinek dla ciebie. I dla mnie też poniekąd, dlatego że pomogę sobie tym samym doprecyzować to bardziej w słowach, gdyż nie pisałem jeszcze na ten temat żadnego artykułu, niczego nie nagrywałem wcześniej. Miałem właściwie tego nie robić, ale stwierdziłem, że właściwie to jest dobra okazja do tego, żeby sensownie, bardzo rozwinąć się w kontekście praktyki świadomej kreacji własnej rzeczywistości, czy sekretu, prawa przyciągania, jak wolisz. Jest świetna okazja. Genialna, rewelacyjna. Chyba nigdy wcześniej nie było tak dobrej okazji, żeby poczynić tak ogromny krok do przodu w praktyce, jeżeli jesteśmy tym zainteresowani oczywiście. Dlatego, że dzisiejsza tak zwana sytuacja jest dosyć dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o obieranie różnego rodzaju celowych, intencjonalnych postaw, jak na przykład kierowanie się sekretem, życie w duchu sekretu, sekretowy styl życia. To jawi się dzisiaj, czy może się jawić dzisiaj, dosyć dużym wyzwaniem, kiedy siłą rzeczy ta rzeczywistość wokół nas nie jest już tak, że tak powiem, odseparowana, zewnętrzna, neutralna, tak jak było zwykle, że gdzieś tam byliśmy my i nasz strumień myśli, nasz strumień intencji, nasze usposobienie do życia, nasze emocje, myśli i gdzieś tam była ta rzeczywistość wokół. To było takie odseparowane jedno od drugiego, jak gdyby mogliśmy sobie spokojnie na to wpływać, kształtować, wybierać. Teraz ta rzeczywistość jak gdyby bardzo doprasza się o naszą uwagę, tak bym to ujął. Bardzo doprasza się, bardzo, 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 wręcz krzyczy, wchodzi nam z butami. Tak to wygląda.
i może się okazać wyzwaniem, żebyśmy zachowali tę niezależność nadal. Dlatego, że przypomnijmy sobie o esencjonalnym komponencie praktyki sekretu prawa przyciągania, świadomej kreacji własnej rzeczywistości, potęgi podświadomości, znowu jakkolwiek nazwać. Moim zdaniem, w moim odczuciu, jednym z fundamentalnych elementów praktyki takiego nastawienia do życia, jeżeli już decydujesz się takowe obrać, jest decyzja, czy chcę, żeby rzeczywistość wokół mnie wiodła prym, dyktowała moje życie, czy chcę, żebym ja trzymał ster, trzymał kierownicę mojego życia. Nie jest istotne, w jakim procencie, nie jest tak bardzo istotne, w jakim procencie będę obserwował, że następuje faktycznie mój wpływ na tak zwaną rzeczywistość. Że ta rzeczywistość faktycznie jakoś tam się modeluje podług moich myśli, podług moich zamierzeń, podług moich intencji. To nie jest aż tak bardzo istotne, jak ta pierwotna decyzja. Ona ma moim zdaniem, w moim odczuciu, ogromne znaczenie. Pierwotna decyzja. Czy ja trzymam kierownicę mojego życia? Czy pozwalam, żeby to rzeczywistość stała na pierwszym planie? Takie krótkie przypomnienie, na czym polega różnica? Bo może to brzmi jeszcze dla ciebie metaforycznie. Różnica sprowadza się do tego, że jeżeli rzeczywistość jest na pierwszym planie w naszym życiu, tak zwana rzeczywistość, to jest taki domyślny model życia. Domyślny model, taki wiesz, dzień za dniem, jak człowiek może żyć. Polega on na tym, możemy to, moglibyśmy to opisać w taki sposób, że warunki, jakie nas otaczają, aura, okoliczności, poziom bytu, jak się nam różne rzeczy w życiu układają, jak się różne rzeczy układają wokół, od pogody trywialnej, wiesz, klimatu, po jakieś tam inne kwestie. Czy pani w sklepie była miła, czy nie? Czy szef, czy nauczyciel, czy coś tam? Czy dostaliśmy złą ocenę? Czy szef miał jakieś muchy w nosie? W ogóle, wiesz, całe mnóstwo różnych czynników, różnych zmiennych, które mogłyby mieć wpływ na nasze samopoczucie. Przeciętna osoba, taka statystyczna, może żyć w taki sposób, że będzie, że jej nastrój, jej samopoczucie na co dzień będzie jednak w sporej mierze, a przynajmniej niemałej, zależne od tego, co miało miejsce w jej dniu. Co miało miejsce dzisiaj, co się stało dzisiaj? To takie magiczne pytanie. Jak twój dzień? Jak tam twój dzień dziś? Czy w ogóle jak ci się żyje? I wiesz, i kiedy myśleć nad odpowiedzią, no to myślimy, jakie mamy okoliczności, jakie mieliśmy sukcesy, jakie mieliśmy tak zwane porażki, jak było z czymś łatwo, jak było z czymś trudno, i to wszystko wpływa, może wpływać na to, jak my się czujemy. I w tym modelu nasze samopoczucie jest w sporej mierze zależne od tego, jak się sprawy mają wokół okoliczności. I teraz fundamentalna, kluczowa, pierwotna, jak to powiedziałem, decyzja. Taka, wiesz, wyższa szkoła jazdy, jeżeli chcesz praktykować sekret, można to praktykować na różne sposoby. Można praktykować lajtowo, że tak powiem, lekko, swobodnie, ale ja osobiście lubię takie podejście na całość. Czyli ja wielokrotnie o tym mówiłem, nie jako jakaś tam, wiesz, punktowa praktyka, że sobie raz na kilka dni, czy nawet raz dziennie siądę i powizualizuję, tylko sposób, w którym to się zmieni w mój styl życia, w moje nastawienie do życia. Nie od takiej godziny do takiej godziny w trakcie medytacji, w trakcie afirmacji, wizualizacji, tylko po prostu cały czas, że ja będę
kształtował cały mój styl myślenia, całą moją mentalność będę formował w tym kierunku odpowiedniej postawy do życia. Takiej, jaką uznam za odpowiednią w duchu świadomej kreacji własnej rzeczywistości, w duchu tak zwanego sekretu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to ma wtedy największy wpływ, największą moc, jeżeli zrobić z tego styl życia, rozciągnąć to na całe życie. I jeżeli zdecydujemy się na to, to stajemy na początku samym przed tą decyzją, czy ciągnąć to dalej, tą taką naszą zależność od rzeczywistości, że jak tam będzie na zewnątrz, jak się sprawy ułożą, jaka będzie pogoda, tak będzie odzwierciedlenie w naszym nastroju, w naszym samopoczuciu. Czy będziemy to dalej ciągnąć, czy będziemy na to nadal pozwalać, czy też zdecydujemy się, żeby odwrócić tą relację i z rzeczywistości zrobić co najwyżej lustro. Nie dyktatora. Nie czynnik decyzyjny rzucający na nas cień, tylko z siebie samych decydujemy się zrobić ten czynnik decyzyjny. Siebie postawić na pierwszym miejscu, decydować samodzielnie o tym, jak się czujemy, jak się chcemy czuć, jak się decydujemy czuć. Ta decyzja zaczyna się w nas, jakkolwiek to brzmi jak wyzwanie, to nierzadko jest wyzwaniem. Niemniej jednak, jeżeli nie potrafimy w danym momencie, czy nie mamy siły w danym momencie wykrzesać z siebie jakiegoś sensownego, wyraźnego pozytywizmu, optymizmu, entuzjazmu, to chociaż możemy sobie nie szkodzić, nie pozwalając na to, żeby ulegać jakimś czynnikom niesprzyjającym, delikatnie mówiąc. Czyli jeżeli coś nas frustruje, czy mogłoby frustrować, złościć, smucić, drażnić, to przynajmniej możemy postarać się, żeby nie dawać temu więcej uwagi, żeby ta rzecz nie wchodziła więcej w nasz strumień emocji, w nasz strumień myśli, czytaj, w nasz strumień kreacji, tworzenia. Gdyż to, czemu dajemy własną uwagę, czemu dajemy własne emocje, czemu dajemy własne myśli, to wzrasta, to witalizujemy samym tym właśnie faktem, że dajemy temu uwagę. Emocje, nasza uwaga, to jest najintensywniejsze paliwo dla tworzenia naszego życia, dla tworzenia naszej własnej rzeczywistości. To jest to najistotniejsze paliwo. I teraz, jeżeli chodzi o tą odpowiednią postawę dzisiaj, jaką moglibyśmy mieć, jakbyśmy sobie zadali takie pytanie, jaka mogłaby być najbardziej odpowiednia postawa, najbardziej sprzyjająca dla nas samych dzisiaj, jeżeli chcemy nadal kontynuować oczywiście, bo domyślam się, dla części osób może to być zbyt dużym wyzwaniem dzisiaj już myśleć w ten sposób. Ale jeżeli nadal jednak chcemy, jeżeli odnajdujemy w sobie siłę, intencję, chęć, wolę, żeby dać szansę sobie na lepsze życie, na wzrastające, rozwijające się w duchu pozytywnym, a co za tym idzie również naszemu światu, światu wokół. Każdy ma własną rzeczywistość. Każdy z nas. I poprzez to, jaką my obieramy postawę, mamy wpływ na tąże rzeczywistość wokół nas. Jeżeli chcemy dać szansę, żeby ta rzeczywistość również wzrastała razem z nami, również w pozytywnym kierunku, w pozytywnym duchu, no to możemy zacząć zastanawiać się, nad tym, jaka postawa byłaby najbardziej sprzyjającą. I jeżeli na tym się skoncentrować, to warto sobie przypomnieć między innymi tą fundamentalną, kluczową decyzję. O niej tak czy owak warto sobie często przypominać. Ona jest bardzo istotna. Gdzie mamy ten domyślny model, domyślny, typowa taka statystyczna osoba, która powiedzmy nie obiera takiego sekretowego stylu myślenia, no to będzie w sporej, czy przynajmniej nie małej części zależna, uzależniona od tego, jak się sprawy mają gdzieś tam wokół niej, od jakichś tam okoliczności, które dotykają ją blisko, po jakieś dalsze sprawy. Nieważne.
Tych zmiennych, jak wspomniałem, jest całkiem sporo i możemy być od nich uzależnieni, nie musimy. Sekretowy model polega na tym, że odwracamy tę relację. Decydujemy się, by samodzielnie trzymać ster naszego życia, by samodzielnie decydować o własnym samopoczuciu, samodzielnie decydować również o tym, czym się karmimy, jakie paliwo tworzymy do tworzenia tegoż własnego życia i własnego świata wokół nas. Tego, który będzie dotyczył tak nas, jak i naszych bliskich, w naszym świecie, wersja nas samych, którą sobie, można by tak rzec, w uproszczeniu przyciągamy, wersja tychże bliskich, przyjaciół, rodzina i tak dalej, wersja świata, to wszystko, jak tworzymy, jak przyciągamy, decydujemy. W każdej chwili decydujemy, świadomie czy nie, poprzez fakt, jakie mamy emocje, jakie mamy myśli, jakie mamy nastawienie, jaką mamy, niektórzy powiedzą, wibrację tak zwaną, aurę, jakkolwiek zwać. I jeżeli wiemy, że ta rzeczywistość nasza, my sami, to wszystko jest tworzone na bazie strumienia tychże naszych myśli, emocji, przede wszystkim emocji, uczuć. Jak się czujemy emocjonalnie. Ta tak zwana wibracja. To jest również ważne, żeby wiedzieć, od czego to jest zależne. Od czego są zależne te nasze emocje. Jeżeli już decydujemy się, żeby nie były biernie, jakby pasywnie zależne od tego, co jest wokół, no to od czego? Od tego, na co zezwolimy. Czyli innymi słowy, możemy traktować sobie tą rzeczywistość wokół jako taki szwedzki stół, z którego będziemy non-stop wybierać to, co jest w naszym guście, co uznajemy za odpowiednie. Co jest dla nas odpowiednie? To, co sprawia, że czujemy się dobrze. Że czujemy miłość, radość, wdzięczność, entuzjazm, pasję, zainteresowanie chociażby, takie pozytywne zainteresowanie, zaciekawienie pozytywne, energetyczność taką, jak gdyby, na energetyzowanie, taki pozytywny dreszczyk emocji. Wszystko to, co nam coś takiego zapewnia, jest dobre, jest sprzyjające. To są dobre rzeczy, po które definitywnie, zdecydowanie warto sięgać z tego szwedzkiego stołu. Wszystko, co sprawia, że czujemy się najogólniej mówiąc dobrze. I czym więcej będziemy sięgać po takie rzeczy, czym częściej, czym bardziej będziemy się w to zagłębiać, bardziej dedykować samych siebie, własne życie temu, tym lepiej dla nas. Oczywiście nie tylko, bo jest jeszcze druga strona medalu. Co zresztą? Sekretowa postawa. Ja definiuję sekretową postawę w taki sposób, że to, że coś znajduje się na stole przed nami, wokół nas, nie obliguje nas do tego, żebyśmy to zaraz zagarniali i też jedli. To by było zresztą dosyć absurdalne. Ale faktycznie typowy, przeciętny, taki statystyczny model myślenia faktycznie na tym polega, że niespecjalnie dajemy jakąś drugą, trzecią myśl temu, co jest wokół, tylko po prostu cokolwiek się jawi w polu naszej uwagi, temu naszą uwagę dajemy. Taki jest standardowy model. Coś się pojawia przed nami, dosłownie czy w przenośni, to dajemy temu naszą uwagę. To jest ten standardowy model. Standardowy model, dzięki któremu możemy bardzo wiele rzeczy wprowadzać w ten strumień naszego paliwa. Jest mało prawdopodobne, że to paliwo będzie wówczas wysokie, wiesz, jakościowo, czyste, jeżeli tam będzie wszystko wchodzić. Bo owszem, będzie tam, może być tam część naszej pasji, entuzjazmu, miłości, wdzięczności i tak dalej, ale życie rzadko chyba, o ile w ogóle, składa się tylko z takich rzeczy. Gdzieś tam wokół są jakieś źródła potencjalne złości, frustracji, depresji nawet, smutku, rozczarowania, strachu. I co z nimi? Jeżeli w standardowym modelu będziemy również je sobie do siebie jakby brać, że one są w naszym polu, pojawiły się w naszym polu, no to dajemy im naszą uwagę, dajemy im nasze emocje i tak dalej, no to co? Wówczas one również wchodzą w strumień naszego paliwa, w strumień naszej kreacji. A to, co tam wchodzi, to będzie odnajdywało swoje odzwierciedlenie w tak zwanej przyszłości. Czyli również będzie tworzyło tak nas samych,
jak i nasze życie, jak i rzeczywistość wokół nas. Więc fundamentalna decyzja, ta pierwotna, polega na tym, że decydujemy się również nie tylko brać z tego szwedzkiego stołu to, co nam sprzyja, to, co rozpoznajemy, że warto brać stamtąd, warto się tym zajmować, warto dawać naszą uwagę, warto dawać nasze emocje, wkładać w to serce, ale i z drugiej strony, że nie bierzemy z tego stołu tego, co rozpoznajemy, że nam nie sprzyja. Wręcz możemy nawet rozpoznawać, że nam może szkodzić. Łatwo jest to rozpoznać. Wystarczy zadawać sobie pytanie, jak się czuję. Czy czuję się dobrze, czy czuję się źle. Albo czy czuję się po prostu dobrze. Nie muszę czuć się źle. Mogę po prostu nie czuć się dobrze. Więc jeżeli coś sprawia, że nie czuję się dobrze, no to też nie jest za bardzo warte sięgania po to, jeżeli to jest takie neutralne, takie nijakie. To niespecjalnie zrobi nam dobry efekt. Faktycznie dostaniemy więcej tego, tej neutralności, nijakości. Więc jeżeli chcemy więcej pozytywizmu, czegoś, jakiegoś powera, jakiegoś, wiesz, więcej tej miłości, więcej wdzięczności, więcej entuzjazmu, więcej pozytywnej energii, no to wiem, po co mam sięgać. I warto non-stop pamiętać, że jeżeli będę sięgał po, pozwolę sobie dawać, inwestować energię, inwestować emocje, inwestować myśli, inwestować siebie, w cokolwiek, co może złościć, co może wprawiać we frustrację, irytację, depresję, smutek, strach i tak dalej, nie jesteśmy robotami. Ale nie jesteśmy też, właśnie to ma też drugą taką stronę medalu, że to, że mogą się pojawić w naszym życiu jakieś źródła smutku, depresji, złości, zdenerwowania, frustracji, irytacji i tak dalej, to nie znaczy, że nas to zmusza, żebyśmy plus nieskończoność zdawali temu uwagę, aż to się samo naturalną śmiercią, wiesz, wypali. Nie musi tak być. Możemy to rozpoznać, możemy pozwolić sobie na to, żebyśmy dali temu czemuś tam uwagę do jakiegoś tam punktu i stwierdzić, że więcej sobie na to nie pozwolę. O, pozwalam sobie na to na przykład do godziny 15 być zły, ale później koniec, dlatego że ja nie chcę tworzyć swojego życia, nie chcę tego powielać, nie chcę tworzyć z takich elementów, czyli czytaj złości, frustracji, strachu, lęku, stresu i tak dalej, i nie chcę tego więcej. No dobra, może nie udaje mi się, może mi się nie udać, że tak powiem, żeby nie dawać temu w ogóle uwagi, czy nie przeżywać tego w ogóle, gdyż nie jestem robotem, ale mogę z drugiej strony, mam zwykle jest możliwy jakiś taki, wiesz, sięgnięcie po coś innego w zamian. Czyli zamiast, powiedzmy, się złościć, zamiast się smucić, zamiast się irytować i tak dalej, mogę sięgnąć po coś innego. Po coś, co będzie mi sprzyjać. Nic na siłę. Ale mogę przynajmniej próbować. Już samo próbowanie robi różnicę. Próbowanie sięgania po coś lepszego, po coś, co nam zdecydowanie sprzyja. To już samo robi różnicę, dlatego że to nam daje szansę, żebyśmy nie tworzyli, nie wprowadzali w siebie, w ten strumień naszej własnej kreacji biernie czegoś, co nam nie będzie służyć, czegoś toksycznego, jakiejś trucizny, która będzie rzutowała cień czarny na naszą przyszłość, na nasze zdrowie, na zdrowie naszej rzeczywistości wokół, dosłownie ich przenośni. To nam da szansę, żeby to było lepsze. Żeby jak najmniej tych niepożądanych czynników się znajdowało w tym naszym strumieniu kreacji. Ta decyzja jest bardzo ważna. To, że coś znajduje się w polu naszej uwagi, nie obliguje nas nigdy do tego, żebyśmy tąże uwagę dawali temu czemuś, a przynajmniej żebyśmy dawali ją w nieskończoność, bo tam, czyli dopóki to coś będzie w naszej przestrzeni, to mamy dawać temu uwagę. Nie, tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. I na tym polega moim zdaniem esencja praktyki, czy to sekretu prawa przyciągania, świadomej kreacji, własnej rzeczywistości, jakkolwiek nazwać, na tym polega ta esencja, na świadomym wyborze, że patrzę, co jest wokół i decyduję. Czy to mi sprzyja, czy mi nie sprzyja? Jeżeli mi sprzyja, daję temu uwagę. Jeżeli nie, nie daję temu uwagi, a przynajmniej daję temu uwagę jak najmniej mogę. Redukuję absolutnie do minimum. Gdyż wiem, jak to działa. Wszystko, czemu będę dawać własną uwagę, własne emocje, własne myśli, będzie wchodziło w ten mój strumień kreacji, w ten mój strumień twórczy, który będzie tworzył mnie samego, do przodu, w przyszłość,
w którym kierunku będę, w jakim kierunku będę się rozwijał ja i będzie to tworzyło również rzeczywistość wokół mnie, tak zwaną moją rzeczywistość. Więc to jest wzięcie, to właśnie jest wzięcie sterów we własne ręce. Uchwycenie tej kierownicy metaforycznej. Na tym polega, że decyduje się nie brać wszystkiego jak leci, tylko dlatego, że jest. Po prostu nie brać, tylko decydować, wybierać. Po to to jest. Po to w istocie jest ten szwedzki stół, żebyśmy wybierali i definiowali siebie. Na przykład Neil Donald Walsh z jego rozmowami z Bogiem tak bardzo często to akcentuje, że w ogóle całym przeznaczeniem tego doświadczenia życia jest definiowanie siebie. Kim chcemy być? Nie tyle kim jesteśmy, ale kim chcemy być, kim chcemy się stawać i stawać i stawać i stawać. Zawsze mamy tą decyzję. Zawsze mamy tą decyzję dostępną. Możemy sobie wedle woli, wedle gustu wybierać, kształtować, kim chcemy być właściwie, decydować się. Po to to jest, nie po to, żeby po prostu, wiesz, bez świadomości pewnie by to przeszło. Jakbyśmy nie byli świadomymi istotami, to faktycznie byłoby uzasadnione, że wszystko, co jest wokół, tak się odbija w nas samych, jak w lustrze faktycznie. Ale jeżeli mamy świadomość, to mamy i możliwość, taką genialną możliwość decydowania. Wyboru. Mamy możliwość wyboru. Wybierania z tego szwedzkiego stołu wokół nas tego, co czujemy, że pozytywnie porusza nasze struny, że pozytywnie dotyka naszego serca. Mamy możliwość wyboru, wybierania tego. Całe życie w ogóle rozkłada się przed nami ten szwedzki stół coraz bardziej i bardziej i możemy odnajdywać coraz nowe i nowe elementy, które będą nas poruszać i tak dalej. I możemy iść za tym głosem, możemy iść jakby, wiesz, wiatr w żagle, taki wiatr możemy uchwycić, taki kierunek możemy obrać i tym samym możemy definiować siebie w plus nieskończoność w pożądanym przez nas kierunku. Życie może stać się ekscytującą przygodą. Nie jest to tak bardzo ważne. Ile pieniędzy, ile uznania i tak dalej, i tak dalej. Jaki procent odzwierciedlenia? Najważniejsze jest nastawienie. Gdyż od tego się zaczyna. To nastawienie w ogóle daje nam szansę na to, żebyśmy osiągali znacząco więcej niż moglibyśmy osiągać w przeciwnym razie, kiedy faktycznie dawalibyśmy uwagę wszystkiemu, jak leci. Więc to jest dobry czas na to, żeby przypomnieć sobie i pomyśleć, pokontemplować o tym, że rzeczywistość, tak zwana rzeczywistość, to nie jest dobre określenie. Nie przepadam za określeniem rzeczywistości. Ja w ogóle uznaję określenie rzeczywistości jako idiomatyczne, bardziej przenośne. Dlatego, że w duchu sekretu, prawa przyciągania, świadomej kreacji, potęgi podświadomości, rzeczywistość traci to taki standardowy, wiesz, model, standardową definicję, jako że masz jedną obiektywną, żelazną, metalową, betonową rzeczywistość. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli bierzesz pod uwagę, że można kształtować, możesz kształtować tą rzeczywistość, możesz wybierać, przyciągać, jakkolwiek to nazwać, to rzeczywistość jedna, jedyna, słuszna, obiektywna, betonowa znika całkowicie. Nie można wierzyć, czy w ogóle uznawać istnienia rzeczywistości obiektywnej, jednej, betonowej, niezmienialnej, dla wszystkich takiej samej, jeżeli chcemy praktykować sekret prawa przyciągania. Dlatego, że to jedno drugiemu przeczy wówczas. Więc z chwilą, kiedy decydujemy się na praktykę sekretu prawa przyciągania, świadomej kreacji, potęgi podświadomości, tak iż decydujemy się jednocześnie, świadomie czy też nie, na redefinicję rzeczywistości, czym rzeczywistość dla nas w istocie jest. Bardziej staje się wówczas idiomem, przenośnią, metaforą. I wtedy bardziej na miejscu wydają się określenia typu twoja rzeczywistość, moja rzeczywistość, twój świat, mój świat. I moje oraz twoje decyzje, jakie podejmujemy na co dzień, w każdej chwili podejmujemy te decyzje, nie tylko wtedy, kiedy zasiadamy do wizualizacji, do medytacji, do jakiejkolwiek praktyki. Tak naprawdę największą praktyką o największym wpływie na nas samych i na nasze życie i na naszą rzeczywistość jest całe
właśnie to nasze życie. W sensie od początku do końca, jak wstajemy, budzimy się rano i jak zasypiamy, po ten czas, cały ten czas pomiędzy, to wszystko. To jest największa praktyka. Jak żyjemy w każdej chwili, te niepozorności, te trywialności mają znaczenie. Dlatego, że my cały czas myślimy gdzieś tam. Cały czas myśli, jakie są w naszym umyśle, pojawiają się w nas, pukają, pytają o naszą uwagę. Czy my im ich, czy my damy tą naszą uwagę tym myślom, czy nie? Jakie emocje to w nas wzbudzi? Każdy dzień moglibyśmy sobie tak rozpatrzyć, że jest takim pasmem zróżnicowanych emocji, zróżnicowanych myśli. I to jest to. Każdy dzień możemy też spojrzeć na to inaczej. Jest takim generowaniem tego paliwa. Teraz jak ono czyste będzie? W jakim procencie ono będzie czyste? W jakim będzie skondensowane? Jaka to będzie esencja? Czy to będzie nektar? Czy to będzie bardzo rozwodnione, rozrzedzone, zanieczyszczone, rozproszone? Co to będzie? Tak jak są te soki, nie? Że można sobie różne soki w sklepach znaleźć i są też te bardziej skondensowane totalnie. Masz tam procenty drobnym druczkiem napisane. Zupełnie inaczej smakuje, wiadomo. Oczywiście też droższe. Tutaj poza tym generalnie właśnie o to chodzi. Nektar twojej kreacji, tak moglibyśmy rzec w przenośni, żeby takie coś istniało, żeby strumień twojej kreacji był nektarem, to oczywiście wymaga większej uwagi z twojej strony. Większej uwagi. Większej, znacznie większej dbałości o to, żeby to było takie czyste. No bo wtedy oczywiście jest wymagana ta dbałość, żeby tam nie wchodziły te zanieczyszczenia i tak dalej. Bo oczywiście wokół tego jest pełno. Pełno wokół nas jest różnych rozpraszaczy, rzeczy, którym możemy dawać uwagę, które mogą w nas wzbudzać bardzo różne emocje i to może zaszumieć cały proces, cały nasz ten strumień kreacji na co dzień. Ale jeżeli jesteśmy ambitni, możemy dbać o to, żeby jednak temu uwagi nie dawać, albo przynajmniej tak jak mówiłem, dawać jej jak najmniej i w to miejsce jak najwięcej uwagi, emocji siebie dawać temu, co nam sprzyja, czyli wypatrywać tego też na co dzień, bo tego nigdy za mało, wypatrywać źródeł naszej pasji, entuzjazmu, pozytywnych wszelakich uczuć, wdzięczności, często dawać uwagę temu, za co możemy być wdzięczni, wdzięczności, radości, miłości i tak dalej. Jak najwięcej dawać temu naszej uwagi. I wtedy faktycznie może się tworzyć ten nektar. Że tak powiem. Więc mamy tą decyzję. Mamy tą decyzję w praktyce. Taka, wiesz, kiedy chcemy to praktykować na całość, w sekret, świadomą kreację, potęgę podświadomości, jakkolwiek nazwać, jeżeli chcemy to praktykować w jak największym stopniu, lub inaczej mówiąc, jeżeli chcielibyśmy osiągać jak największe rezultaty, to taka praktyka jest pożądana, moim zdaniem. Zrobić z tego styl życia, zrobić z tego życiową postawę cały czas. Taką postawę obrać w życiu po prostu. Więc to jest rzecz, o której teraz warto szczególnie pamiętać i szczególnie sobie wyprowadzić tą rzecz na pierwszy plan. Ten fakt, przypomnieć sobie tą zamianę miejsc. Gdzie jest tak zwana rzeczywistość, a gdzie jesteśmy my? Kto trzyma kierownicę? Wspominałem wcześniej, że wcześniej to było prostsze. Wcześniej to było znacznie prostsze, dlatego że wcześniej ta rzeczywistość, ona rzadko kiedy jakoś bardzo, bardzo mocno dopominała się o naszą uwagę. Tak generalnie. Teraz to pod jedną kreskę zostało wprowadzone i generalnie jakiekolwiek kto ma życie, jakikolwiek status, majątkowy, niemajątkowy, wiesz, to rzeczywistość wydaje się wchodzić z butami. Wydaje się bardzo dopraszać, wręcz krzyczeć o uwagę naszą. Ten szwedzki stół, który tak sobie po prostu do tej pory był przed nami, tak teraz błyska światełkami, wiesz, cała w ogóle wszystko strasznie, żeby właściwie to, nawet nie wiem jak ci to przenośni opisać, żeby to przedstawić, że ten szwedzki stół nie chce tak sobie biernie przed nami stać, tylko chce bardzo, żebyśmy konkretne potrawy, tak to nazwijmy, z tego stołu sobie brali, rzeczy konkretne, wskazane, jakie tam są. Nie są one miłe, nie są przyjemne. To są potrawy między innymi strachu, lęku,
stresu. Wywołujące w nas szereg różnych potencjalnie emocji. To może być frustracja, to może być zdenerwowanie również, złość, różne rzeczy. I to się doprasza naszej uwagi. I teraz, no i oczywiście w taki, wydawałoby się, usankcjonowany sposób, czyli że mamy to wszędzie wokół, mamy to... oficjalne, w ogóle wiesz, wszyscy o tym mówią, wszędzie się o tym mówi. I teraz jest dopiero wyzwaniem praktyka świadomego wyboru. Czy nadal ja będę wybierać? Czy w takiej sytuacji nadal ja będę wybierać? Czy jednak podejdę do tego na takiej zasadzie, a to jest specjalna sytuacja. I to nie jest czas na praktyki jakiegoś pozytywnego myślenia, jakiegoś sekretu i tak dalej. Trzeba po prostu, przynajmniej na ten wyjątkowy czas, nie wiem jak to nazwać, zrobić sobie od tego wolne, to brzmi zbyt pozytywnie. I po prostu wziąć to, co tam dają, przeczekać najlepiej, może jakoś możliwie. Właśnie, wziąć co dają. A co dają? Co jest dla nas na tym szwedzkim stole? Zdecydowanie nic przyjemnego, eufemistycznie mówiąc. Obserwuję i mam takie odczucie, że jest tam pełno frustracji, strachu, lęku, stresu, frustracji raz jeszcze, bardzo dużej niepewności względem jutra. Dużo znaków zapytania, dużo rzeczy. W ogóle niesamowite wyzwanie teraz. Teraz praktycznie mówiąc, praktykowanie prawa przyciągania to jest w ogóle elitarna szkoła jazdy. Tak powiem. Dlatego, że właśnie tej decyzji, to się sprowadza teraz do tej decyzji. Rzeczywistość trzyma kierownicę stery naszego życia. Czy my? Czy nadal my? Czy nadal my będziemy mocno trzymać tą kierownicę? Czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy nadal trzymali tą kierownicę? Tak. Jak najbardziej. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że świadomość nasza nie jest na zewnątrz, w sensie nie należy do nikogo innego, jak do nas samych. Można metaforycznie czy w przenośni powiedzieć sobie, że rzeczywistość chciałaby dyktować nam, czemu mamy dawać naszą uwagę, ale my mamy również tą własną świadomość, jesteśmy niezależni. Mamy możliwość, nie musimy korzystać z tej niezależności, to jest inna sprawa, ale jesteśmy niezależni, mamy możliwość, jako że jesteśmy świadomi, każdy może myśleć samodzielnie i samodzielnie decydować, w tym decydować o tym, czemu da własną uwagę, to możemy to robić. Nie musimy, ale możemy. Możemy. Mamy nadal jak najbardziej taką możliwość. Nic się nie zmieniło. Po prostu wokół ta rzeczywistość stara się teraz, jakby jest teraz bardziej jaskrawa. Bardziej głośna, znacznie bardziej głośna i teraz jest znacznie, może być znacznie większym wyzwaniem faktycznie ta decyzja. Dla niektórych osób może to się wręcz okazać kluczowym, czy zdecydować na maksa już, czy nie. W którą stronę? Czy rzeczywistość tak zwana? Czy ja? Czy faktycznie ja? Kto jest tym sterem? Kto trzyma ten ster? A czy warto? Może tak, może inaczej właśnie. Czy warto? Czy warto? Co mamy do stracenia? Pozytywne myślenie, właśnie nie ma nic do stracenia. Wiesz, jeżeli zachowasz rozsądek, a jednocześnie nie zrezygnujesz z tego odpowiedniego modelu myślenia, jaki tobie sprzyja, jaki definiujesz, że tobie sprzyja, no to wszystko, nie, z jednej strony nie ma nic do stracenia, z drugiej można wręcz zyskać. Wiesz, to wszystko teraz bardzo mocno weryfikuje poglądy każdego z nas. Na ile one są wiarygodne?
Na przykład, na ile wiarygodne jest w nas przekonanie, że my tworzymy w istocie własne życie, własną rzeczywistość samych siebie. Bo jeżeli to jest wiarygodne, jeżeli chcemy dobrze dla siebie, dla bliskich, dla świata, no to wiemy, co robić. Źródła naszej przyjemności, źródła pozytywnych emocji, pozytywnych uczuć, wszelakich, pasji, entuzjazmu, ekscytacji, radości, wdzięczności, miłości i tak dalej, i tym podobne, nadal istnieją. Może jest ich mniej, może są nieco jakby trudniej dostępne, ale myślę, że nadal coś się znajdzie. Spokojnie. Powinno. Problem jest w tym, kiedy będziemy dawać uwagę innym rzeczom, czy skrajnie innym rzeczom. Wtedy znacznie trudniej patrzeć w pożądanym kierunku, kiedy większość naszej uwagi jest zajęta przez coś niepożądanego, przez coś toksycznego. To może być strach, lęk, stres. Zadawajmy sobie pytania o wszystko, co wprowadzamy, czemu pozwalamy dawać sobie własną uwagę, własne emocje. To nadal tworzy nas i świat wokół. Jeżeli ja miałbym teraz odpowiedzieć na pytanie, jaka postawa mogłaby być najbardziej sprzyjająca dla nas w tych czasach, że tak powiem, jak to górnolotnie brzmi, świetna okazja do praktyki, to bym powiedział, że to jest postawa, w której obejmiemy znacznie, jeszcze bardziej jakby restrykcyjnie, higienę własnych myśli, higienę własnych emocji. Kiedy jeszcze bardziej pedantycznie, że tak powiem, do tego podejdziemy. Co to jest ta higiena własnych myśli? Co to jest higiena własnych emocji? Myślę, że się domyślasz tego. To jest właśnie ten wybór. Wybór, który teraz wymaga od nas znacznie większej stanowczości, znacznie większej siły woli, ale jest to dostępne jak najbardziej. A czy warto, to może pomóc właśnie ta świadomość, że zdecydowanie warto. Świat się wali. Grunt się sobie pod stopami. No to możemy albo, wiesz, patrzeć tam i lecieć w ogóle, wiesz, tak jak się mówi, nie patrz w dół, nie patrz w dół, ale możemy spojrzeć i w ogóle dać się zahipnotyzować temu i tam patrzeć i patrzeć i patrzeć i gdzie, co wtedy jest, jakie prawdopodobieństwo się zwiększa, że w którym kierunku pójdziemy, jak będziemy tam patrzeć, jak sobie pozwolimy tam patrzeć i patrzeć, wpatrywać się, wpatrywać i żyć tym. Pytanie retoryczne. Ale czy my tego chcemy? Po co w ogóle czekać? Na co czekać, jeżeli, wiesz, taki wektor ruchu sobie wytyczamy? Wytyczylibyśmy. No to na co czekać? Czego wyczekiwać? Jakąś ostateczną nadzieją się kierować, która i tak się wydaje irracjonalna? Jeżeli ciągle byśmy siebie karmili strachem, lękiem, stresem, frustracją i tak dalej, to nadzieja wydaje się mrzonką. Ale my nadal mamy, na szczęście, nadal mamy dostępne własne wartości, system własnych wartości, to, co jest dla nas najcenniejsze w życiu. Może ta decyzja pomoże nam jeszcze bardziej to doprecyzować, co jest tak naprawdę ważne. Co jest tak naprawdę ważne dla ciebie, w twoim życiu. Co jest tak naprawdę najbardziej godne twojej uwagi. I wybrać to. To jest ten moment wyboru. Moment, w którym możemy się świetnie zdefiniować, doprecyzować. Rewelacyjnie. Kiedy możemy pokazać nie tyle nawet innym, co przede wszystkim sobie, kim jesteśmy, kim chcemy być. Kim chcemy być i kim, za kogo się uważamy, za jaką istotę, która co wybiera, co wybierasz dla siebie. Co wybierasz? Co chcesz wybierać? Ja myślę, że jakby tak sprowadzić, wiesz, do największego uogólnienia, osoby, które są zainteresowane praktyką prawa przyciągania, one wszystkie chcą czegoś dobrego. Po prostu chcemy czegoś dobrego. Chcemy się czuć dobrze. Chcemy dobrego życia. Chcemy entuzjazmu. Chcemy radości. Chcemy mieć dużo powodów do wdzięczności. Chcemy się czuć dobrze.
fizycznie, psychicznie i tak dalej. A co za tym idzie, chcemy dobrego świata. Czym więcej z nas się dobrze czuje, świetnie czuje, i to, tym świat się staje lepszy. Chcemy tego. Jesteśmy zorientowani na to. Mamy do tego moc. Mamy świadomość. To jest ta główna rzecz, główne narzędzie, dzięki któremu możemy to tworzyć. Każda nasza intencja, każda decyzja, jakkolwiek wydawałaby się niepozorną, że nie damy więcej uwagi czemuś, co nam nie sprzyja, a w zamian damy uwagę czemuś, co jest jak najbardziej tego godne według nas, pozytywne. Każda taka decyzja to jest pozytywny wkład. Nie tylko w ciebie, ale i w świat wokół ciebie, w twój świat. W rzeczywistość tak zwaną. Pamiętajmy też również o to, co jest jeszcze taki, wiesz, jak powiedziałem, wspomniałem o tym, że rzeczywistość teraz jak gdyby się dopraszała o naszą uwagę, tak zwana rzeczywistość. Ona bardzo chce uwierzyć, że jest jedna obiektywna, bardzo, i że ona powinna dyktować, jak się ludzie będą czuć, o czym myśleć i jak zachowywać. O, koniec z jakimś samodzielnym decydowaniem. Niestety, nad naszą świadomością, nad twoją świadomością nikt nie może przejąć kontroli własnościowej, że tak powiem, w takim znaczeniu, że nie można sobie wyjąć twojej świadomości i jej zawłaszczyć. Można co najwyżej tobie coś zasugerować. Mniej lub bardziej przekonująco. Ale to nadal ty wybierasz, więc na przykład jak osoby sprzedające jakieś produkty chcą coś sprzedać, no to wiemy, jak to działa. Stara się to robić w taki sposób, żeby potencjalny klient czuł się przekonany, żeby sam chciał po coś sięgnąć, na przykład w supermarkecie, żeby sam zdecydował się w coś zainwestować. Teraz rzeczywistość wokół ma taką akcję marketingową, w cudzysłowie w przenośni mówiąc, bardzo, 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 bardzo chce się nam sprzedać pewne rzeczy. Bardziej znacznie niż wcześniej. Teraz to wygląda w ogóle nachalnie, jak na nachalny domokrążca. Ale niestety, albo stety, zależy jak patrzeć, nadal to my jesteśmy gospodarzami własnego świata. Gospodarzami samych siebie. I nadal, niezależnie od tego, jak ten domokrążca nie ma kultury osobistej, może nawet i butami już częściowo wchodzi, to nadal jednak nie zmienia faktu, że wiesz, że nadal jesteśmy sobą. Nadal możemy być sobą, nadal to my decydujemy. Może to wymagać większej pewności, większej siły woli, większego zdecydowania, jak się spotykasz z takim domokrążcą. Ale pamiętaj jeszcze z drugiej strony o jednym bardzo ważnym czymś. Opór. Przypominam o bardzo ważnej jeszcze jednej kwestii a propos postawy, którą mógłbym zdefiniować za najbardziej sprzyjającą w dzisiejszych czasach w duchu prawa przyciągania, w duchu sekretu. To jest opór. Uważać na opór, najlepiej w ogóle bardzo się wystrzegać, wiesz, jeżeli zauważasz, że coś wzbudza w tobie opór, frustrację i tak dalej, jeżeli chodzi o te dzisiejsze zamęty w ogóle z sytuacją, jeżeli coś takiego uważasz, to zauważasz, to nie dawać temu uwagi, to nie jest konieczne. Przypomnij sobie bowiem kolejną taką prawdę na temat koncepcji sekretowej. Czemu dajesz opór, względem czego, w opozycji czego występujesz, to też przyciągasz. Negacja jest złudzeniem. Prawdą jest to, czemu dajesz emocje. Jeżeli dajesz emocje, że tam, o, jak mnie coś bulwersuje, jakże ja jestem przeciw czemuś, to nie jest ważne w świetle strumienia, w kontekście strumienia twojej kreacji, w kontekście kreacji twojej rzeczywistości. Nie jest ważne, że ty jesteś przeciw temu. Nie jest ważne, że masz opór względem tego.
Ważne jest, że nadal dajesz temu emocje. Że dajesz temu emocje, że witalizujesz to, nadal to podlewasz, tak naprawdę nadal to podlewasz, może nawet bardziej niż gdyby to było w twoim guście. Ładujesz tam tych emocji, uczuć i to wtedy wówczas bardzo, bardzo, bardzo wchodzi w twój strumień kreacji. Właśnie dlatego, że inwestujesz w to, te emocje i tak dalej. O to chodzi. To jest kolejna esencjonalna rzecz, którą warto mieć na uwadze na pierwszym planie dzisiaj zwłaszcza, że czemu dajesz emocje, to tworzy ciebie, to tworzy twoją rzeczywistość. Nie jest tutaj zwolnieniem od tej zasady, że wykazujesz opór, czy że jesteś przeciwko czemuś, coś ci się nie podoba i pozwalasz sobie na przykład na krytykowanie tego. To niestety nie eliminuje, nawet nie zmniejsza tego mechanizmu, że tworzysz, przyciągasz tego więcej poprzez ten fakt, że dajesz temu uwagę. Dajesz temu uwagę, dajesz temu emocje. Więc o tym też warto pamiętać. Czyli jakby tak zdefiniować najbardziej sprzyjającą dla nas postawę w praktyce sekretu prawa przyciągania świadomej kreacji własnej rzeczywistości, potęgi podświadomości, jakkolwiek nazwać dzisiaj. To bym zdefiniował ją w ten sposób, że po prostu wysilić się na, czy wejść na ten wyższy poziom znacznie większej stanowczości. To jest świetna okazja. Dlaczego ja tak mówię pozytywnie, że to jest świetna okazja? Dlatego, że ja myślę o tym w ten sposób. Teraz możemy sobie to świetnie w ogóle na wyższy poziom wznieść, wytrenować, wykalibrować, wyostrzyć tą naszą stanowczość w decyzji. Co nam sprzyja, co nie, czemu dajemy uwagę, czemu nie. Z marszu, z automatu, na co dzień, od dużych spraw po małe trywialności dnia codziennego. Teraz jest świetna okazja. Cokolwiek nam się teraz uda, będzie znacznie cenniejsze niż na co dzień w jakimś tam normalnym życiu, to kilka miesięcy temu. Siłę, którą zyskamy dzięki takiej praktyce, możemy określić jako bezkonkurencyjną w normalnym życiu, które nastąpi po tych zawieruchach. To będzie dopiero wyższy poziom. Ta sytuacja daje nam świetną możliwość do tego, żebyśmy się wznieśli na niesamowicie wyższy poziom praktyki prawa przyciągania, jakkolwiek nazwać. Co za tym idzie w tak zwanym normalnym życiu, które jest tam przed nami, może nam znacznie podbić skuteczność, efektywność. Tak wytrenowani, jak z tego wyjdziemy, przez samych siebie, to może nam bardzo podbić owoce, czy wiesz, przyspieszyć różne rzeczy, na których nam zależy, realizacji i tak dalej, na których wcześniej nam zależało, to wszystko, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdziemy. Cokolwiek będziemy chcieli nadal tworzyć, cokolwiek będziemy chcieli dla siebie wybrać, wybierać jutro, to będzie mogło się tworzyć szybciej, mogło będzie szybciej być przywoływane przed nasz fizyczny już wzrok, przed nasze fizyczne zmysły, po prostu powoływane do życia szybciej, skuteczniej, intensywniej, dzięki tej praktyce, która jest większym wyzwaniem, ale i też może nam dać znacznie większe profity. Bezkonkurencyjne. Bezkonkurencyjne, dlatego że to jest na swój sposób bezprecedensowe. Świetna okazja. Także ta najbardziej sprzyjająca postawa, ja bym ją tak zdefiniował. Przypomnij sobie, patrz, co jest twoje, co jest dla ciebie dobre, co uważasz, że jest godne twojej uwagi, co jest tym dobrym paliwem, źródłem potencjalnym wszelkich dobrych uczuć, radości, wdzięczności, miłości, takiej pozytywnej troski, entuzjazmu, ekscytacji, pasji, jakiegoś zamiłowania, naenergetyzowania. Takie rzeczy. Patrz, weź co już wiesz, jakie źródła już znasz, że są i maksymalnie się temu oddawaj, jak możesz, na co dzień. Z drugiej strony, jak najmniej uwagi, emocji zwłaszcza, dawaj całej reszcie, zwłaszcza tej teraz rzeczywistości w cudzysłowie, która tak, tak jak ten dom okrążca nachalny dobija do twojej uwagi tego. Rozsądek rozsądkiem, to swoją drogą, ale nie trzeba się podłączać, nie trzeba
brać tego tylko dlatego, że to tak krzyczy. Nie trzeba słuchać domokrążcy, bo po prostu ma odpowiednio silny ten tembr głosu, wiesz, siłę, że krzyczy, to już masz go słuchać. Tak nie musi być. Nadal masz pierwsze, to decydujące słowo. Ty. Co wybierasz? Żeby ciebie tworzyło. Żeby tworzyło twoje życie. Twój świat. Twój świat. Decyduj. Dawaj jak najwięcej uwagi temu, co uznajesz za tego godne, za tego warte. Jak najbardziej się w to zanurzaj. Teraz jest to wybitnie ważne. Właśnie ta decyzja czysta. Życzę tobie, życzę wam tego, żeby wasz strumień, żeby twój strumień kreacji był tym nektarem. Był tym nektarem. Czysto skondensowany w pozytywnym, dobrym kierunku. Ekscytująca przygoda. Niesamowite, trudne być może do wyobrażenia rezultaty. Świetna okazja. Świetna okazja do naszego własnego osobistego rozwoju i lepszego jutra. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za twoją, za waszą uwagę. Mówił Thomas Lee.